Halo, halo, witam Was serdecznie. Korzystając z okazji, że dzisiaj nie są rozgrywane żadne zawody na olimpiadzie w konkurencjach alpejskich, jest taki luźniejszy, wolny dzień, pomyślałem sobie, że dobrze by było przedstawić tym, którzy nie bardzo orientują się w narciarstwie jako takim, albo tym, którzy nie bardzo mają w ogóle w tym temacie jakąkolwiek wiedzę, przybliżyć właśnie historię historię narciarstwa alpejskiego. No i tutaj może zaczniemy właśnie od początku. Jeżeli chodzi o pierwsze wzmianki o nartach, no to były one w formie właściwie malowideł, które zostały odnalezione w Skandynawii, równolegle gdzieś tam w środkowej Azji. Czyli uważa się, naukowcy uważają, że narty, narciarstwo jakiekolwiek zostało wynalezione równolegle w kilku miejscach na świecie, tam gdzie było potrzebne. Także tutaj nasz tak zwany ludzki ogar nie zna granic i kilka plemion rozrzuconych po całej kuli ziemskiej wymyśliło sobie, że fajnie by było chodzić w nartach po śniegu. Właściwie były to na początku deski. Deski o tyle ciekawe, że pierwsze formy nart to były taka jedna długa deska i jedna krótsza o wiele, służąca do odpychania się. Plus do tego oczywiście kij, który równocześnie służył do sterowania tymi nartami, do poruszania się na tych nartach, do hamowania oraz służył oczywiście jako gdzieś tam broń tym plemionom, które właśnie używały i przemieszczały się po śniegu na tym wcześnie nowoczesnym bardzo wynalazku. Przez te setki wieki narciarstwo było właściwie tylko i wyłącznie w formie użytkowej. To znaczy nie było mowy o jakimkolwiek sporcie, o jakichkolwiek zabawach na tych nartach. Być może tam dzieciaki się jakoś tam bawiły, natomiast historycy nie wspominają tutaj o użytkowaniu jak gdyby takim typowo rozrywkowym tych nart. Także takie typowo użytkowe rozwiązania, jeżeli chodzi o narty. No i tak to trwało aż do bodajże XIX wieku. Wtedy notujemy taki pierwszy rozkwit narciarstwa jako takiego. W Tromsø w Norwegii w 1843 roku rozegrano pierwsze zawody biegowe na nartach. No i tam właśnie uważa się to Tromsø za kolebkę narciarstwa klasycznego oczywiście, bo musicie wiedzieć, że kiedyś nie było takiego rozdziału, jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie i klasyczne, tak jak jest teraz. Do tego podziału doszło dopiero na początku XX wieku. No ponieważ z różnych względów. Tam troszeczkę osobno się narciarstwo rozwijało w Skandynawii, osobno tutaj w krajach alpejskich. No i także nie wiem dokładnie dlaczego tak się stało, no ale postanowiono rozdzielić te dyscypliny i nazwać je osobno. Więc w latach 20. i 30. Doszło do niesamowitego rozkwitu szkół alpejskich, narciarskich. No i jeszcze może wspomnę tylko o tym, że jeżeli chodzi o narciarstwo klasyczne, no to w tej chwili zaliczamy do niego wszelkie biegi narciarskie oraz skoki narciarskie. To uważa się za narciarstwo klasyczne, natomiast jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie, no to te wszystkie zjazdy, slalomy, giganty, supergiganty, to się nazywa narciarstwo alpejskie. Więc takie podstawy mamy już za sobą. Jeżeli chodzi o początki narciarstwa na igrzyskach, no to od pierwszych igrzysk wiadomo, że były rozgrywane równocześnie i skoki, i biegi narciarskie. Natomiast jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie, no to po raz pierwszy debiutowało ono w Garmisch-Partenkirchen i to był rok 1936. Tam po raz pierwszy rozegrano, tak fajnie się to kiedyś nazywało, kombinację alpejską. Teraz już tej nazwy tak się nie używa. Wiadomo, która składała się wtedy ze zjazdu oraz ze slalomu. Także tak to wyglądało. Kiedyś, później przeszła wojna, oczywiście podczas wojny nie rozgrywano igrzysk, one były pominięte. Dopiero po wojnie wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką oraz sportem, no to mamy drugi taki boom, a właściwie dopiero gdzieś tak w latach 70., 80., wtedy też rozwinęło się narciarstwo tak zwane dowolne, czyli ten cały freestyle, freeskiing. No także tutaj mamy ten drugi boom przypadający na końcówkę XX wieku. No w tej formie właśnie narciarstwo wyewoluowało do standardów dzisiejszych i właśnie teraz na olimpiadzie mamy 5 dyscyplin, w których rywalizują najlepsi Alpejczycy na olimpiadzie. No ale o tym będziecie się mogli przekonać, śledząc kolejne moje tutaj dokonania, jeżeli chodzi o właśnie opowiadanie o nartach, o
o konkurencjach alpejskich. Jeżeli chodzi o, tutaj może przejdźmy teraz już do tego, co dzieje się aktualnie na olimpiadzie, no bo dzisiaj miał miejsce trening do zjazdu, do superkombinacji i tutaj troszeczkę zaskoczenie, ponieważ nasz Maciej Bydliński zajął 12 miejsce, 12 czas, brawo, brawo, jeżeli tak dobrze pójdzie mu w zjeździe już podczas zawodów, no to ja będę bardzo usatysfakcjonowany, tym bardziej, że Maciej Bydliński jest bardzo takim wszechstronnym narciarzem. On zarówno dobrze spisuje się w konkurencjach, dobrze czuje się właściwie, może nie spisuje, ale dobrze czuje się w konkurencjach szybkościowych, jak i technicznych. Także tutaj trzymamy kciuki, pamiętajcie, to dopiero 14 lutego będziemy mieli tą super kombinację panów. Natomiast skupmy się może na tym, co się wydarzy jutro, bo jutro mamy zjazd kobiet i tutaj, no wiadomo, to jest taka perełka w koronie alpejskiej i tutaj zjazd pań. Trasa to jest nie ta trasa, na której rywalizowali panowie już drugiego dnia Igrzysk Olimpijskich. Jest to trasa położona obok tej głównej trasy dla panów i jest troszeczkę łatwiejsza. Tam są tylko dwa skoki, jest jeden trawers, taki dosyć potężny, no i taki ostry 90-stopniowy nawrót. No, zobaczycie sami, śledząc to jutro z samego rana. Jeżeli chodzi o faworytki do jutrzejszego zjazdu, to oczywiście Giulia Mancuso wykazała się już w super kombinacji, pokazała, że dobrze czuje się na tej trasie, że dobrze czuje się podczas zawodów szybkościowych tutaj w Soczi, no ale oczywiście Maria Heffer-Riesch, Tina Weirater, te panie na pewno będą chciały zawalczyć. Maria Heffer-Riesch oczywiście o drugie złoto na tej samej olimpiadzie. No, będzie im troszeczkę łatwiej pod nieobecność Lindsay Vonn, która niestety kuruje się gdzieś tam poza olimpiadą. Nie możemy również zapominać o Tinie Maze, oraz o Annie Fenninger, które one potrafią zaskoczyć. Tina Maze oczywiście, już wspominałem to kilka razy wcześniej, ona dochodzi do tej formy i właściwie no jeszcze tak oscyluje wokół tego podium, ale być może jutro przyjdzie ten skok formy, ten dobry wzrost i faktycznie pokaże, na co ją stać. Także no zobaczymy. Giulia Mancuso Vancouver ona miała srebro, także tutaj może będzie chciała tym razem się poprawić i powalczyć z Marią Heffer-Riesch. Także jutro pamiętajcie, z samego rana oglądamy zjazd, a potem się widzimy w małym podsumowaniu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, cześć!